Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk Phantom Liberty. Na dzisiejszym materiale wykonamy misję poboczną na samym wstępie, mianowicie poczwarka. Musimy wydostać linę przytrzymywaną w salonie BD, tak zwaną. Jeżeli chodzi o misje główne, na razie przewijanie czasu jest zablokowane, więc nie mogę głównej historii kontynuować, no ale zobaczymy. Mamy jakieś brain dance'y chyba, sklep, więc zobaczmy, na czym polega zdanie. Ale syf. Jak po włamaniu. Trzymaj palec na spuście. Jest to sprawa. Czegoś szukamy niżej? Coś słychać niżej. A to za chwilę. Może warto było się dostać za ladę. Użyj. Wiadomości. Gratulacje, zestaw Fulina jest już w drodze. Sprawunki. No nie będę wszystkiego aż tak bardzo super szczegółowo czytał. Tędy z kolei, bilans. Wydatki. Notatki, jeżeli chcecie, to poczytajcie. No jeszcze możemy się podłączyć do internetu. Mamy tutaj właśnie wizerunek bohaterki. I w sumie tyle. Okej, dałoby radę wyłączyć to disco polo, czy tam jak to nazwać, techno raczej. Tędy z kolei. A mamy jeszcze informacje o bohaterce. No jakaś bardziej popularna. Szukasz mocnych wrażeń, nie mogłeś lepiej trafić, to królestwo Liny Maliny. No dobra, nie będę aż tak super szczegółowo wchodził. Więc chodźmy niżej, by słychać jakieś rozmowy. Może się zaczajmy. Może szykuje się pojedynek? Gdzie jest Lina Malina? Ja jestem Lina Malina, księżniczka Doptał. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację? To twój szczęśliwy dzień. No już, Dziunia! Nie gap mi się na cytki, tylko daj w łeb temu fagasowi i wieź mnie do domu. Zamknij się, głąbie! O co tutaj chodzi? Ten typ w kabinie to Tul, mój kumpel i wspólnik. A mnie się wydawało, że my mamy pojebany układ. Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśnię. Dostałam robotę, żeby uwolnić Linę. Kontrakt skierował mnie tu, do Brainporium, a nie widzę nikogo innego pod kluczem. Kurwa! Musiał podrzucić zlecenie Fixerowi, zanim odciąłem mu połączenie. Czyż z miejsca widać, że to lipta fucha? Czy on ci wygląda jak Lina Malina? Nie wzrusza mnie twoja historia. Wypuść ją. Spokojnie, Sean. Spokojnie! Jesteście siebie warci. Pierdolnięci porówno. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Masz wokół błysk prawdziwej fanki. No dawaj, buziaka! Zaraz ci sprzedam, kurde, headshota prędzej. Lepiej nie. Mam tego, no... opryszczkę. Potem się poprzytulamy. Pamiętaj, żeby lajkować moje wrzutki. Ciao! Dobra robota. Krótka piłka. Myślałam, że dłużej mi z tym zajdzie. No to była najszybsza misja z całej gry, z pewnością. Po prostu nie wiesz! Masz u mnie bilet do Republiki w pierdolu, dupku! Moje miśki cię przebolcują jak trzeba! Nic osobistego. Zlecenie to zlecenie. Weź spierdalaj! Nie, czekaj. Zlecam ci, żebyś spierdalała. Dostajesz kopa w dupę zaliczki i drugiego, jak się tu przypałętasz z powrotem! Takich zleceń to ja nie biorę. Lepiej mi muszą zapłacić. Dobra, czyli wyślij potwierdzenie, wykonaję zlecenie. Zobaczmy, pod te. Dobra, SMS. Prosta sprawa, uwolniłam zleceniodawcę, kontrakt zamknięty. Chyba tyle. Ktoś jeszcze mi napisze. Świetnie, całe mnóstwo informacji, które nie są mi potrzebne, a teraz wracaj do pracy.
Dobra, to wyszło całkiem szybko. Teraz ją zastrzelmy najlepiej. Yo. To jest kobieta niby. To jest kobieta nawet, come on. Poczekaj jeden dzień na telefon od Rida. W każdym razie mamy kolejną misję. Zobaczmy, czy byłaby możliwość przeczekania, przewin czas. Zobaczmy i rzeczywiście. A, to sobie poczekam. Chyba teraz będzie możliwość kontynuacji głównej historii. Rzeczywiście. Vi, rozpoznanie za nami. Spotkajmy się u Alex, jak tylko będziesz gotowa. Jasne. Do zobaczenia. Ja już jestem gotowa. Jak zwykle. To nie wystarczy. Tu musisz mieć pewny krąg. Dobra, tylko musimy jakkolwiek na ulicę zwyczajną zejść i proszę bardzo, wzywamy samochód. Pytanie które? Ten jest najszybszy. Więc proszę bardzo. Jak się jeszcze zatrzymał na zboczu? Tak jest. No i ruszamy. Do kryjówki Alex. No to jest ciekawy samochód, fajnie można właśnie driftować prędzej. Proszę bardzo. O kurde, zaraz jeszcze przywalę w kogoś najgorzej. I mamy jedną gwiazdkę. Jaki szybki cynk. Dajcie spokój. Jak się zatrzymuje w jednym miejscu. To jest właśnie granica, gdzie można podróżować zwyczajnie samochodem. Dobra, gwiazdka mi już akurat znikła. Ciekawe, co by się stało na kolejnych gwiazdkach. Do tej pory miałem maksymalnie dwie. Po wykonaniu jakiejś misji. Pięć gwiazdek to nie wiem, może jakieś czołgi albo coś w tym stylu. Świeżo kradzione! Żeby to wyglądało jak w GTA, czy jakoś inaczej, kto wie. Dobra, w każdym razie jesteśmy na miejscu, zobaczmy historię. Co tam macie na stanie? Najlepszy towar w całym Dogtown, złotko. A, dobra, to już nie ma znaczenia raczej. Pizza o smaku karczochów i awokado. Fuj, awokado jest najgorsze. Ananas, tak jest, biorę wszystkie. Enter. Okej, niech będzie. Nie jesteś typową barmanką. Skąd się tu wzięła taka barmanka jak ty? Zostałam odkupiona od handlarzy złomem, odrestaurowana, przeprogramowana i natchniona duchem mojej nowej właścicielki. I w drzewa postaci jeszcze nadobna dawne piękności nie traci. Jeszcze do niej Apollo silnym ogniem płonie. Czuję bicie serca w zdrewniałym już łonie. To musiał być dziwny program. Czym mogę służyć? Dobra, już mi starczy. Rozmowy z droidami. Muszę jeszcze o głównej misji porozmawiać. A, muszą je zeskanować na samym wstępie. Chyba do końca mi nie ufają. No dobra, omówimy dalsze misje główne. Pamiętasz, co było, jak ostatnio mieliśmy taką rozmowę? Pamiętam. No, najwyższa pora. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu. Zaufanie odbudowane? Na razie przypomina mi to wszystko kilka sytuacji z przeszłości. A zwłaszcza jedną. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. Pierwsza ale misja mniejsza o to. Stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Może opowiesz mi innym razem. Słusznie. Chodź, zobaczysz, co mamy przygotowane. Weź udział w briefingu. Nasza misja. Raczej jej wstęp. Przy okazji może jakieś nowe jeszcze... Jezu Chryste, co się stało? Wszystko niszczy, jakąś amunicję. Przy okazji jest jakieś ammo właśnie do wzięcia. Na razie niestety nie widzę, więc nie da rady. No trudno. Rozpracowaliśmy materiały z chipboardsami. Dały nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej. Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby naprawić błędy przeszłości.
Reed, kurwa. Odpuść sobie, co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc. I teraz płaci za to cenę. Vi, tu są szczegóły misji. Nie martw się, Reed. Uratujemy ją. Wiem. Uratujemy ją. I uratujemy ciebie. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo... Bo na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Matryca neuralna. Ile wiemy o tym techu? Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Cynosure, wspólnej operacji Militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Soulkillera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej zza Blackwalla. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Okej. To jaki jest plan? Pretekstem do przejęcia i matrycy, i Songbird jest spotkanie z parą netrunnerów. Ich już poznałaś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbird otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Co wiemy o nich? No w sumie już ich poznaliśmy. Eimerick i Aurora Cassel. Wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Songbird przygotowała nam pełne dosie. W dużym skrócie to para netrunnerów, która zaczynała w Militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej... Jasne. Widać było, że lubią pieniądze. Oj, lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z Hansenem. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. I to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie. Vi, to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowie ci Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. Jaka jest twoja rola, Reed? Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. No to czas na ostatni punkt. Spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz, pracując razem z Somi. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbird. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. Poradzisz sobie sama z Hansenem i jego ludźmi? Umiem coś więcej niż tylko się przebierać, wiesz? Element zaskoczenia będzie po mojej stronie. Ale to miło, że się martwisz. O, czyli do tego mamy jeszcze zabić Hansena. Rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nią. A Songbird? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. To raczej wszystko wiadomo. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. To co?
Czas pogadać o przejęciu netrunnerów. Jasne, zaraz ci wszystko wyłożę. Tu mamy szajkę całą. Jednego załatwiliśmy, ale jeszcze wielu przed nami i to jest głowa operacji. Dobra, to coś zrobić? Trzon Bargestu. Byli komandosi Militechu. Tak, przyjechali kiedyś na misję do Night City, ale ich jest tylko kilkunastu. Z zewnątrz to oni wyglądają jak monolit, ale w środku buzuje. Kiedy zabraknie Hansena, rozpadną się. To niesamowite, że jednemu człowiekowi udało się zbudować armię w środku Night City. Ale większość to miejscowe łobuzy, które dostały od ludzi Hansena sprzęt i jakieś marne szkolenie bojowe. Po ulicach biegają dzieciaki. Jak zasłużą, dostają broń. A jak przeżyją, dają im kamizelkę kuloodporną albo jakieś cacko z przemytu. Tak to działa. Łobuzy z prototypową bronią, która spadła z ciężarówki. Fajnie. Dobra, co by porozmawiać? Co ta misja znaczy dla Reeda? Znasz Reeda znacznie lepiej niż ja. Co on próbuje zrobić? Wykonać misję? Uratować Somi? Wydaje mu się, że jest za nią odpowiedzialny. On myśli, że jest odpowiedzialny za nas wszystkich. Za ciebie pewnie też. Reed w taki sposób oswaja rzeczywistość. Różnie na tym wychodzi. Okej. Okay. A Somi? Z nią zawsze jest to samo. Wpierdoli się w jakieś gówno. I o dziwo dobrze na tym wychodzi. Myers nie zna szczegółów tej misji. I ich nie pozna. Prawda? Prawda. Czyli jak się uda i dostarczymy jej Hansena, poklepie nas po plecach. Ale jak coś się spierdoli, to mamy przesrane. Zgadza się? Witamy w kontrwywiadzie. Co o tym wszystkim myślisz, Alex? Tak szczerze. Szczerze? Zastanawiam się, czemu żadne z nas nie wróciło do Waszyngtonu. Ani ja, ani Reed. On był uśpiony. Ty miałaś misję w Dogtown. Nie oszukujmy się. Gdybyśmy wrócili mimo rozkazu, skończyłoby się najwyżej na opierdolu od jakiegoś biurokraty. Chyba czekaliśmy, aż stanie się coś takiego jak ten samolot. Co nie? To pewnie robi z nas parę pierdolonych hipokrytów. Przejęcie netrunnerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacifica Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Jak dokładnie działają te stacje? Namierzają określone ID samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je schakujesz, netrunnerów będziemy mieć na widelcu. Nie chcę się wierzyć, że przejęcie jednej stacji wystarczy. Ta firma to amatorzy. Sprawdzę, czy mogę zdobyć więcej informacji. A jak coś, to będziemy improwizować. Okej. Okay. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. Brzmi prosto. Prosta koncepcja, która w środku skrywa zaawansowany tech za dziesiątki tysięcy eurodolarów. Jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. Jak ona przeszła? Chwila, moment. Pani. Przez biurko. Dobra. Czasami można bugi znaleźć jednak. Czyli koniec misji? Tak jest. Wyjdź z kryjówki. Chyba, że dałoby radę jeszcze z tym porozmawiać. Może też ma jakieś kwestie. Nie ma możliwości. Wcześniej mieliśmy z nim dłuższe rozmowy. Dobra, da jeszcze jakieś na boczne tereny przejść, otwórz. Tu mnie w sumie jeszcze nie było. Gdzieś w sumie znajduję. A to ja nie muszę za pomocą windy, mogę schodami wyjść zwyczajnie. O, proszę bardzo. Przy okazji działko jeszcze.
Strażnicza, fajna sprawa. A to się może przydać na przyszłość, co jest? O. Karta Tarota zdobyta. Latają mi tymi dronami jak głowa. Nie mam dużo czasu, żeby rozmawiać. I mam dwie sprawy. Ten koleś. Pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware twojego rejka. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. Ulepszenie relika. Brzmi jak coś skomplikowanego. Jak udało ci się to przygotować? Powiedzmy, że mam teraz trochę czasu, którego nie planowałam mieć. Nie martw się. Wyciągniemy cię stamtąd. Wiem. Mówiłeś, że masz dwie sprawy. I coś bardzo ważnego, co musi zostać między nami. Dowód mojego zaufania. Wyślę ci koordynaty. Przyjdź po zmroku. Będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Muszę kończyć. Do zobaczenia. Spotkaj się z Songbird między 23 a 1. To jest trochę jednak dalej. Dobra. Potrzebuję samochodu. Dobra, mamy. No, czyli będzie jednak trochę inna misja ze spotkaniem z Songbird chyba. Jeżeli chodzi o tę stację, to może jakoś później jeszcze wykonamy. O, ktoś mnie widzi? Niedobrze. No, to dalej jest ta sama misja. Spotkaj się z Songbird. A gdzie ja w sumie wyjeżdżam? To nie jest przypadkiem już wyjazd poza inne tereny? To już chyba nie jest Dogtown, z tego co pamiętam. Właśnie skanowanie wyznacza granicę. No dobra, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Tylko pytanie, czy jest odpowiednia godzina. Będziesz dbać o swoich. Nie... Może dałoby radę po prostu poczekać. To są dosyć proste zasady, kurwa. Zobaczmy inwentory. Przewin czas. No, trochę sobie poczekamy. Od 23 miało być. No to niech będzie tak. Od 23 do 1. I gdzie ona jest? Uzyskaj dostęp. Do przekaźnika? Jak ja mam to zrobić? No to mi dużo nie zagwarantuje. To bez sensu w sumie czekałem. Może jakoś tędy, kto wie. Jak się dostać do środka? Może dałoby radę z kimś porozmawiać, albo coś w tym stylu, albo się wdrapie, nie wiem, od góry. Zaraz spróbujemy. Kurde, co jest? Wejdźmy od góry. Zobaczmy, czy parkour się na cokolwiek zda. Raczej nie widzę na razie możliwości. Chyba nie o to by chodziło twórcom, chociaż kto wie, może jakieś wejście od dachu, co jest? Okej? Okay? A to są przeciwnicy? Wyeliminuj przeciwników. Dobra. No ta snajperka nie jest taka dobra. Pistolet sobie lepiej radzi. Patrzcie na to. Hakowanie.
Jeszcze mamy kilku. No nie, jak się strzela pomocy. Uzyskaj dostęp do przekaźnika dalej. Gdzie jest ten cały przekaźnik? A o to chodzi. Pojawienie interfejsów, rozbrój. Też nie wszystko. Dalej jest strefa zagrożenia, dalej są niebezpieczne tereny. Trochę to zajmuje. Hakowanie. No to pięknie. Alex, mamy problem. Potrzeba więcej niż jednej stacji, żeby odtworzyć ich klucz szyfrujący. A kurwa. Daj mi chwilę. Dobra, mam jeszcze jedną. Spróbuj tam. Czekaj, spróbuję wywołać stację zdalnie. Zaoszczędzimy trochę czasu. A, sprytne. Dobra, da, jestem tutaj hakerem mocnym. Odpowiada. To jednak trzeba łazić. Trzeba. Myślisz, że ta druga nam wystarczy? To firma wypożyczająca samochody, a nie bank. Jak skomplikowany może być ten ich system? No to do roboty. Powodzenia. Jak uda ci się zdobyć pełen klucz szyfrujący, dzwoń od razu do Rida. A to jest nasze auto? Zaraz. Nie kojarzę. Nie, gdzieś indziej przecież parkowałem. Już nie pamiętam najgorzej. O, tędy. Dobra, w takim razie 800 metrów dalej. Kolejna stacja do sprawdzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to jest najszybszy samochód z moich obecnych. Proszę bardzo, jak może szybko eksplorować cały świat. Jest bardzo zwinny, fajna sprawa. Ale fajnie było coś jeszcze lepszego uzyskać w przyszłości. Za jakiś okres... nie, jeszcze dalej. Dobra, i po raz kolejny szykuje się pojedynek, a w sumie... Tak się można zabawić. To jaki szybki, what the hell? Co ja w ogóle widzę? Jak sobie nagrać? Walka z bossem. Nie, przepraszam, nie pod tym przyciskiem. Karabin? Na wolcie, nas nie napierdalali! Kurde, koleś jest porąbany. Jak sobie nagrać? Okej. Okay. Headshot wystarczył. Snajperka jest zbyt szybka chyba. Ciekawe, myślałem, że karabin będzie najbardziej efektywny. Ale koleś był mało przyjemny, to z pewnością. Jakieś wszczepy super zwiększające zwinność. Pierwszy raz widzę coś podobnego. Różne buildy, minibossy, fajna sprawa.
No dobra, w każdym razie chyba muszę się jakoś do góry dostać. Zazwyczaj te stacje są na wysokich miejscach, jakoś na budynkach. Zobaczymy tędy, skradanka, proszę bardzo. Ale jak się jeszcze odpowiednio złapać? Najcięższa sprawa. Co jest nie tak? Come on. Okej. No, to czego tu szukasz? Nie ma tu niczego do szukania. To twoja matka? Wszystko z nią w porządku? Tak, w porządku. Nie wygląda dobrze. Może powinnaś kogoś powiadomić? Nic jej nie będzie. Dwa dni siedziała w braindance i ma zjazd. Obudzi się głodna i będzie ją boleć głowa. Normalka. Niezła matka. Mam sygnał z zepsutej stacji nadawczej. Muszę ją naprawić. Naprawiaj se. Rozwalona. Co? Nie działa? Ojej. Jak chcesz, to ci powiem, co zrobić, żeby ją naprawić. To, co każdy robi, kiedy się sprzęt zepsuje. Słuchaj, robisz tak. Najpierw powoli wyciągasz wtyczkę. Kumasz? No, a potem też powolutku i ostrożnie wkładasz z powrotem do gniazdka. Ale za tysiaczka eurobaksów powiem ci, gdzie szukać włącznika. Co ty na to? Dobra, tu jest kasa. Mam tyle pieniędzy, że nie wiem. Niech będzie. Sztosik, przyblatowane. No, to gdzie ten włącznik? Gdzieś w okolicy. Tak jak powiedziałam, powiem ci, gdzie szukać. Ale nie gdzie jest. Gramy w ciepło-zimno. Jak jesteś bliżej, krzyczymy ciepło. Jak dalej, to zimno. Spoko, poradzisz sobie. No i kurde, zabawa wchowanego. Dobrze, cieplej! Ale łatwizna. Co jest do chuja pana? Włączyłem im. Ej, tylko tu nie kończ! Nie potrzebujemy trupa. Myślę, że tak właśnie czuje się człowiek, który ma udar. Jest i to ja rozumiem. Ja pierdolę. No, ja też. Dobrze. Dobra rozmowa. Dobra. Jeszcze jakkolwiek należy zeskoczyć odpowiednio. Wyłączyłem przy okazji jakimś kolesiom niżej światło najlepiej. No trudno, będą musieli sobie prejść. A nie, jeszcze mają, come on. Dobra, więc w tym miejscu w sumie zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem całkiem duże postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja serii, to polecam zostawić jakieś słowa dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.